Wiejskiej w Bełchatowie. Na podstawie listu obecności stwierdzam, że jesteśmy w wystarczającej ilości do przeprowadzenia obrad sesji i podejmowania stosownych uchwał. Witam serdecznie na obradach dzisiejszej sesji pana radnego Rady Powiatu Przemyskiego, pana Dariusza Karnowskiego. Witam pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Witam zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Witam panią skarbnik, panią Martę Stajsin. Witam was, szanowni radni. Witam serdecznie przewodniczącego poprzednich rad, pana Piotra Drewę. Piotr, cieszymy się, że jesteś z nami. Witam serdecznie, pozdrawiam. Witam serdecznie państwa dyrektorów placówek oświatowych w osobach pani Aleksandry Karnowskiej, witam serdecznie ona. Witam panią dyrektor szkoły podstawowej w Bukowie, panią Reginę Bochę. Witam serdecznie panią dyrektor szkoły podstawowej żydowej, panią Katarzynę Filipowicz. Witam serdecznie panią dyrektor biblioteki, panią Bożenę Ruszczak. Panią dyrektor popisu, panią Annę Schmitter. Witam serdecznie panią dyrektor MOPS-u, panią Serwicińską. Serdecznie witam. I witam serdecznie panią dyrektor Domu Pomocy w Krągu, tak? Panią Marko, witam serdecznie. Witam serdecznie szanownych sołtysów. Witam panią Olgę i pana Krzysztofa oraz pozostałe panią Agnieszkę się tam widzę i pana Olka i pozostałe osoby, które uczestniczą w obradach dzisiejszej. Pana Andrzeja Kulesza w Dyku, a to jest tak dobry mój kolega. Szanowni radni, szanowni goście, otrzymaliście przedstawiony porządek obrad. Czy są panie burmistrze jakieś wnioski o uzupełnienie? Nie ma. Nie ma. Dziękuję bardzo. A więc będziemy obradować w tej wersji porządku, którą szanowni radni otrzymaliście. Również nie miałem żadnych uwag dotyczących protokół z poprzedniej 16 sesji Rady Miejskiej, a więc ten protokół przyjmujemy bez odczytywania. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorza Lipskiego o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, sołtysi, zaproszeni goście. Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 25 listopada, czyli to jest praktycznie niecały miesiąc. Dzisiaj w takim nastroju typowo przedświątecznym, bo w Domu Kultury mamy ostatnią sesję w roku 2019. Szanowni państwo, w tym okresie między sesjami chciałbym poinformować, co się wydarzyło. Cieszymy się bardzo, że zakończyliśmy inwestycje ulicy Różanej, realizowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. Budżet państwa, a konkretnie poprzez pana wojewodę, w dniu wczorajszym otrzymaliśmy zgodnie z podpisaną umową środki finansowe na to, żeby zrealizować zapłaty za wykonanie tej inwestycji i do końca roku wszystkie faktury, zobowiązania nasze z tytułu tej inwestycji zostaną zapłacone. Również chciałbym państwu powiedzieć, że na ostatniej sesji informowałem o tym, że nabyliśmy do gabinetu stomatologicznego specjalistyczne urządzenie autoklaw.
To urządzenie zostało przekazane w formie użyczenia do gabinetu stomatologicznego po to, aby realizować umowę, którą została zawarta między gabinetem stomatologicznym a mną na realizację programu profilaktycznego dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny na terenie gminy Polanów. Okres przedświąteczny, o którym tutaj wspomniałem, to okres intensywnych mikołajek, kiermaszów. Ja z całego serca wszystkim bardzo dziękuję za bardzo duże zaangażowanie, bo w tym okresie odbywają się różne rzeczy. Państwo realizujecie u siebie na świetlicach, w sołectwach piękne spotkania, również w gminie Polanów, w samym Polanowie organizowaliśmy mikołajki po raz 10 dużego i małego przedszkolaka. Współorganizatorem zespół ekonomiczno-administracyjny, Urząd Gminy i realizacja oczywiście tutaj gminy Polanowskiej przedszkole. Chciałbym również podziękować za piękny kiermasz przedświąteczny, który był realizowany w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu. Duże zaangażowanie sołtysów, duże zaangażowanie kół gospodyń wiejskich. Dziękuję za to, bo to, co tutaj Państwo przedstawiliście, naprawdę wymagało bardzo dużej pracy i dużego zaangażowania. Szanowni Państwo, również chciałbym, na ostatniej sesji informowałem Państwa, że złożyliśmy wniosek do grupy rybackiej na realizację pomostu nad basenem polanowskim. Jesteśmy praktycznie po pierwszych poprawkach i myślę, że tutaj na początku stycznia, kiedy komitet sterujący dokona oceny tego wniosku, a Urząd Marszałkowski je zweryfikuje, myślę, że w ciągu pierwszego kwartału 2020 roku będziemy mieli informacje o uzyskaniu dofinansowania na realizację tego zadania. Realizujemy, Szanowni Państwo, to, co wcześniej też mówiliśmy i tu przy udziale spory gminy, bo zadanie powiatowe, gdzie gmina Polanów dofinansowuje kwotą 1,5 miliona złotych całe zadanie, czyli przejście od miejscowości Cetyn, Rosołka, Polanów. Państwo doskonale to widzicie, że prace jeszcze trwają. Była w ostatnim czasie kładziony dywanik asfaltowy, są wykonywane chodniki i myślę, że tutaj nie będzie żadnych przeszkód, bo to zadanie ma być wykonane w następnym roku. Jestem o to bardzo spokojny. W związku z tym zadaniem również miałem spotkanie z panem starostą Marianem Hermanowiczem, gdzie rozmawialiśmy na temat realizacji tego zadania, ale również na temat przyszłości, to co byśmy chcieli tutaj realizować. Oczywiście temat drogi Goła-Góra, drogi w stanie prawnym dzisiaj niczyj i myślę, że jesteśmy tutaj już w dobrych relacjach, w sensie rozwiązania czasowego tego problemu. Również realizacja na drodze wojewódzkiej przejścia przez Jacinki. Myślę, że tutaj zostanie to zadanie zrealizowane bez jakichś tam napięć i nieporozumień. Takie mam oczekiwania i myślę, że do końca roku również wykonawca, mimo jakiejś tam zadyszki i jakichś małych niedociągnięć, zrealizuje to bez problemu, tak żebyśmy mieli całe przejście przez miejscowość Jacinki zrealizowane. Państwo na pewno tutaj słyszeli odnośnie tutaj hodowli sęszyli na terenie Polanowa. Nie jest to tajemnicą, że moją decyzją zostało odebrane te zwierzęta ze względu na zły stan bytowania, sanitarny, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii. Również praktycznie jest zakończona realizacja inwestycji dwuletniej realizowanej przez Zakład Usług Komunalnych. To jest budowa wodociągu ze studni Dzikowo do miejscowości Wieczno. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2019, ale również na rok zakładający w budżecie 2020, Szanowni Państwo, będziemy
miejscowość Wieczną praktycznie już korzysta z wody z odwiertu Dzikowo, także nie jesteśmy już uzależnieni od prywatnego ujęcia wody w miejscowości Wieczna. To, Szanowni Państwo, z mojej strony na razie tyle. Oczywiście w tym okresie to również praca nad budżetem i dopinanie. Również tutaj w wystąpieniu swoim będę również o tym mówił, że otrzymaliśmy również pozytywne opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej co do budżetu na rok 2020. Na razie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, chciałem poinformować, że bardzo proszę Pana Burmistrza jeszcze o to. Otrzymaliśmy marszałka województwa zachodniopomorskiego pana Rogierta Geblewicza takie dyplomy. Ja poprosiłbym do nas tutaj pana burmistrza ludzie, proszę. Panią osobę jest panią Ewę Tęczak. I pana burmistrza, pana Janusza Paszyńskiego. Ja odczytam, proszę Państwa, dyplom sołty z roku 2019 dla pani sołty Ewy Pęczak, sołtysa sołectwa Jasinki za udział w konkursie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Podpisał marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgier Geblewicz. Brawo. Plan pracy Rady Miejskiej nie różni się zasadniczo od planu pracy poprzedniego roku, tego roku 2019, z tą jedyną tylko zmianą, że musimy ocenić pracę Rady i to w planie pracy mamy zawarte w miesiącu styczniu. Podsumujemy sobie cały rok pracy roku 2019. Plan pracy Rady Miejskiej zawiera wszystkie elementy, które są potrzebne do funkcjonowania gminy, a więc sprawy inwestycyjne, sprawy budżetu, sprawy oświaty, bezpieczeństwa publicznego, kultury, sportu, wypoczynku i tak dalej. I nie ma tam żadnych jakichś nowinek. Musimy niektóre terminy przyjąć obligatoryjnie ze względu na terminy, które nas obowiązują. Ja tu myślę przyjęcia budżetu, absolutorium pana burmistrza, jeszcze innych takich spraw, które są obligatoryjne i są wyznaczone terminy. Czy są uwagi do planu pracy Rady Miejskiej? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem tego planu pracy o przegłosowanie? Jednogłośnie podjęliśmy, przyjęliśmy ten plan pracy. Ja tylko jeszcze, Szanowni Państwo, podczytam. To jest uchwała numer 17, mamy przez 130/2019 roku w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2020 rok. Przyjęliśmy ten plan pracy jednogłośnie. Plan pracy Komisji Stałej Rady na 2020 rok. Czy szanowni przewodniczący poszczególnych komisji chcieliby zabrać głos? Plany pracy były omawiane na poszczególnych komisjach. Plany pracy dostosowują się
do planu pracy całej Rady i na podstawie planu pracy Rady Miejskiej opracowane są plany pracy poszczególnych komisji. Nie widzę. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 17/131/2019 roku w sprawie ramowego planu pracy Komisji Starych Rady Miejskiej planowy na 20 rok. Kto jest za podjęciem tej uchwały, żeby przyjąć plany pracy wszystkich naszych komisji, które wchodzą w skład Komisji Starych Rady? Proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, przyjęliśmy plany pracy. 14 radnych było za, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów również wstrzymujących. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6. Informacja przewodniczącego o ilości treści interpelacji, zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji. Nie miałem takich interpelacji, nie otrzymałem żadnych interpelacji. I zwracam się do szanownych Państwa sołtysów. Proszę o zgłoszenie wniosków i zapytań do Pana Burmistrza, do Rady. Nie widzę. Szanowni Radni, przystępujemy, wracamy z powrotem do punktu 3. Uchwalenie budżetu gminy Poland na 2020 rok. Ja prosiłbym o odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Infrastruktury dotyczące projektu budżetu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Komisja Budżetu i Infrastruktury podjęła uchwałę nr 1/2019 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Polanów na 2020 rok. Na podstawie paragrafu 6 ust. 4 uchwały nr 48/397/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Po rozpatrzeniu w dniu 19 grudnia 2019 roku projektu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok oraz po zapoznaniu się z opiniami Komisji Stałych, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisja Budżetowa Infrastruktury Rady Miejskiej w Polanowie w składzie Daniel Berny, przewodniczący, Jerzy Landowski, zastępca przewodniczącego, Piotr Wodyk, członek, Agnieszka Zelik, członek, pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej gminy Polanów na 2020 rok wraz z objaśnieniami. Uzasadnienie. Przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej 2020 rok jest opracowany zgodnie z wymogami uchwały nr 48/391/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z artykułem 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 896 z późniejszymi zmianami. Zawiera stosowne objaśnienia oraz uzasadnienie dochody i wydatki w budżecie gminy Polanów zostały ujęte z podziałem na bieżące i majątkowe. Przeprowadzona analiza dotycząca projektu budżetu gminy na 2020 rok przedstawia się następująco. Dochody budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 48 milionów
613 216 49 zł. Wydatki budżetowe gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 49 535 203 zł 50 groszy. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 921 987 zł 1 grosz, który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciągniętych kredytów i emisji i pożyczek. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 11 263 398 zł 71 groszy, co stanowi 22,22% planowanych przychodów ogółem na koniec 2019 roku. Natomiast na koniec grudnia 2020 roku planowana kwota długu wynosi 11 796 620 zł 41 groszy, co stanowi 24,27% planowanych w 2020 roku dochodów ogółem. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 kwoty planowanych przychodów w wysokości 1 590 210 zł 65 groszy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu wolnych środków, o którym mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 494 831 zł 8 groszy oraz plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 668 223 zł 64 groszy przeznaczonych na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Utworzona rezerwa ogólna i celowa budżetu nie przekracza limitu określonego w ustawie o finansach publicznych. Projekt uwzględnia wydatki inwestycyjne gminy na 2020 rok. Ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Projekt uchwały budżetowej zawiera plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz dotacje celowe na wydatki bieżące i majątkowe. W projekcie wyodrębniono dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, jak upoważnienie dla burmistrza Polanowa do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu. Zgodnie z artykułem 242 ustawy o finansach publicznych w przedstawionym projekcie uchwały budżetowej planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową, czym zachowano relację, o której mowa w ustawie o finansach publicznych. To jest planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym. Zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych w projekcie prognozy kwoty długu obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu ustalony jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich 3 lat relacji dochodów będących powiększoną o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Kształtować się będzie na poziomie 2,39% i będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla roku 2020 w wysokości 12,02%. Zachowanie tej relacji jest warunkiem prawidłowej możliwości uchwalenia budżetu. W projekcie uchwały budżetowej zawarto stosowne upoważnienie dla burmistrza Polanowa do zaciągania zobowiązań obciążających budżet i dokonywania zmian w budżecie. Wraz z projektem budżetu, zgodnie z artykułem 230 ustawy o finansach publicznych, został przedstawiony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Polanów na lata 2020-2030. Roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów obejmuje środki niezbędne do sfinansowania zadań własnych, obligatoryjnych i zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana burmistrza o
informacje dotyczące projektu budżetu na rok 2020. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, budżet na rok 2020 jest to budżet realistyczny, który wspólnie tutaj z państwem staraliśmy się przedyskutować. Przede wszystkim odnosiliśmy to do możliwości dochodowych gminy Polanów. Tak jak pan przewodniczący Komisji Budżetowej w swoim wystąpieniu przedstawił te wszystkie wskaźniki, które nas mocno obligują do tego, aby ten budżet był budżetem zrównoważonym, i taki jest, jak zaczynamy. Będziemy na pewno się starać, aby nie zaciągać zobowiązań w roku 2020. W swoim wystąpieniu, kiedy ten projekt budżetu przedstawiałem Wysokiej Radzie, jak on ma wyglądać, mówiłem o tych wszystkich zagrożeniach, które w roku 2020 na nas będą czyhać. Przede wszystkim informowałem państwa, że z prognozy, którą otrzymaliśmy od Ministerstwa Finansów, wiemy, że udziały w podatku dochodowym będą mniejsze, osób fizycznych będą mniejsze niż w roku 2019. To jest jedna rzecz. Nie możemy precyzyjnie tego dochodu określić, dlatego że oprócz tego, że młodzi ludzie do 26 roku będą całkowicie zwolnieni z opłat z tego podatku, ale również 1% podatku dochodowego od osób fizycznych będzie pomniejszony. W związku z tym systematycznie z panią skarbnik będziemy monitorować wszystkie wpływy przekazywane nam dochody przez urzędy skarbowe. Jak to będzie wyglądać? Myślę, że dopiero w połowie pierwszego roku będziemy mogli precyzyjnie to określić. Państwo doskonale wiecie, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na pierwszym kwartale w wyniku rozliczeń, ulg, zwolnień oraz zwrotów, również mniejsze środki wpływają tutaj do budżetu gminy. Po reformie oświatowej, którą nie z naszej woli samorządów, a całych w Polsce zostały przeprowadzone, również informowałem państwa o tym, że tej substancji oświatowej ubyło nam praktycznie 100 uczniów. To już z samej liczebności uczniów mamy budżet prawie 1 000 000 złotych mniejszy. Wszystkie rzeczy związane ze wzrostem wynagrodzeń w roku 2020, państwo również o tym wiecie, że rośnie minimalne wynagrodzenie do kwoty 2600 zł. Od tego w tych instytucjach samorządowych trzeba doliczyć od tej kwoty również staż pracy. To będą dodatkowe środki, które będziemy musieli również wygenerować w budżecie gminy. No i tutaj nie ukrywam, że państwo dokonało sprytnego myku, zrealizowało część zobowiązań z protestów nauczycieli, ale odbyło się to kosztem właśnie pieniędzy samorządowych. Tak podjęto uchwałę odnośnie wzrostu wynagrodzeń, nie zabezpieczając w całości, szanowni państwo, środków finansowych na dokonanie tych zmian. Wszystko to powoduje, że w roku 2020 zdecydowanie będziemy mieli mniej środków finansowych na inwestycje. Ale myślę, że tutaj państwo precyzyjnie sobie przeczytali ten projekt budżetu. Załącznik numer 1 precyzyjnie określa nasze możliwości dochodowe, tylko też chcę zaznaczyć, że dochód jest zawsze planowany. Wykonanie dopiero jest wtedy, kiedy te środki finansowe z tego tytułu wpłyną bezpośrednio na nasze konto. Załącznik numer 2, który tutaj właściwie jak ta dystrybucja środków finansowych w budżecie się odbywa, państwo również zauważyliście, tutaj dodatkowo na oświatę w stosunku do roku 2019 musieliśmy zwiększyć o dodatkową kwotę 2 milionów złotych. Oczywiście to się odbywa w ten sposób, że to tniemy inwestycje. Informowałem państwa o tym, że musieliśmy zrezygnować z inwestycji, na którą mieliśmy 1 000 000 złotych dofinansowania, a udział nas
600 tysięcy. Jest to budowa targowiska miejskiego. Uznaliśmy, że realizacja tego zadania w roku 2020 z kredytu nie ma sensu. W związku z tym zrezygnowaliśmy, aby spiąć inne inwestycje. W załączniku numer 20 są inwestycje, które chcemy zrealizować. Są to inwestycje, które, na które są podpisane umowy z wykonawcami już, ale również zapewnione dofinansowanie zewnętrzne. Wczoraj na komisji budżetowej, Szanowni Państwo, również wniosłem małą autopoprawkę, którą również tutaj w Wysokiej Radzie przekładam, w związku z tym, że na tych drogach samorządowych, drogach gminnych jest zawsze problem. W związku z tym postanowiliśmy w wyniku już niektórych postępowań przetargowych, które odbyły się w roku 2019, ale będą realizowane w 2020. Tutaj z działu oświata chcemy przenieść środki finansowe na drogi gminne w kwocie 115 700 zł i to tutaj autopoprawkę do tego budżetu Państwa przekładam z prośbą o to, żeby to przegłosować. Państwo doskonale wiecie, że budżet uchwalony w dniu dzisiejszym na pewno będzie modyfikowany praktycznie na każdej sesji i tak na pewno się stanie również na najbliższej sesji, bo będą rzeczy, które muszą wejść również do budżetu na rok 2000. Dlatego tutaj na pewno wspólnie będziemy podejmować decyzje priorytetowe. Jest to budżet na miarę naszych możliwości. Na pewno oczekiwania moje, każdego z Państwa, każdego radnego, każdego sołtysa są dużo, dużo większe. Jednakże no, musimy chodzić mocno, mocno po ziemi, tak żebyśmy tutaj jako gmina nie wywiesili białej flagi w związku z ogromem zadań tutaj własnych, na które tutaj nie otrzymujemy środków finansowych. Dlatego tutaj proszę, aby ten budżet w tym stanie, który przedstawiliśmy po konsultacjach, aby go przyjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Przed uchwaleniem i podjęciem uchwały dotyczącej zatwierdzenia budżetu poczytam opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Polany na 2020 rok na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach pan przewodniczący Marcin Banek, członkowie pani Jolanta Podarek i pani Hanna Barańska pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2020 rok. Te wszystkie uzasadnienia są zawarte w tym między innymi wystąpieniu pana burmistrza i pana przewodniczącego komisji infrastruktury. Jeżeli ktoś z szanownych radnych i szanownych sołtysów chciałby się zapoznać z tym uzasadnieniem, dosyć jest tu obszerne, to proszę do biura radnych podglądu i również uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wskazał, że Komisja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach pan przewodniczący Marcin Banaś, członkowie pani Jolanta Podarek i pani Hanna Barańska pozytywnie opinię o sfinansowaniu deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Polanów na 2020 rok i również uchwała orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
gminy Polanów na podstawie artykułu 13 punkt 12 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych grupach obrachunkowych i artykuł 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w składu orzekającej regionalnych grup obrachunkowych w Szczecinie w osobach pan przewodniczący Marcin Banasz, członkowie pani Jolanta Włodarek, pani Hanna Brańska pozytywnie opinię projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2020-2030, również uzasadnienia są do rządu w biurze rady. Otwieram dyskusję nad projektem budżetu naszej gminy na rok 2020. Więc mamy wszystkie z opinie. Były omawiane wcześniej ten projekt budżetu na poszczególnych komisjach, również na komisji ostatniej infrastruktury budżetowej. Opinie odczytaliśmy. Czy są jeszcze, ponawiam pytanie, czy są zapytania? Czy państwa sołtysy? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 17 wydawanej przez 128/2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na rok 2020. Kto jest za podjęcie tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Z autopoprawką. Tak, z tą autopoprawką, o której mówił pan burmistrz. Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. 14 radnych było za, nie było głosów przeciwnych i nie było głosów wstrzymujących. I projekt uchwały numer 17/129/2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2020-2030. Nie widzę pytań, czy przystępujemy do głosowania. Kto za, jest za podjęcie tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Również jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących. Przystępujemy do realizacji punktu już 9 podejmowania uchwał. Projekt uchwały numer 17/132/2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Jeżeli nie, to ja bardzo poproszę pana przewodniczącego o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Infrastruktury i Budżetu pozytywnie opiniuje następujące uchwały. Uchwały nr 17/132/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Uchwałę nr 17/133/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Uchwałę nr 17/134/19 w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie Polanów na rok szkolny 2019-2020 oraz uchwałę nr 17/137/19 w sprawie zmiany programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Dziękuję bardzo. Czy są pytania dotyczące projektu uchwał? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały nr 17/132/2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 17/133/2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie.
Również jednogłośnie podnieśli tę uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 17/134/2019 roku w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie Polanów na rok szkolny 2019-2020. Nie widzę pytań. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Również jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 17/135/2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie, 4-letnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą opinię. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje przeczytaną przez Pana Przewodniczącego uchwałę nr 17/135/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie w 4-letnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie. Pozytywnie także opiniuje kolejne uchwały. Uchwałę nr 17/136/19 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok oraz uchwałę nr 17/137/19 w sprawie zmiany programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Pozytywna jest także opinia dotycząca uchwały nr 17/139/19 w sprawie przystąpienia gminy Polanów do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania, a więc projekt uchwały nr 17/135/2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Publicznych Polanów, 4-letnie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Publicznych Polanów. Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 17/136/2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok. Nie widzę pytań. Opinii już mieliśmy. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 17/137/2019 roku w sprawie zmiany programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 17/138/2019 roku w sprawie zniesienia formy ochrony środowiska pomnika przyrody. Panie Przewodniczący, opinia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Komisja na swoim posiedzeniu zaopiniowała uchwałę nr 17/138/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, pomnik przyrody. Jest to opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.
Projekt uchwały nr 17/139/2019 roku w sprawie przystąpienia gminy Polanów do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020 realizowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęcie tej uchwały, bez głosu przeciwnego, również bez głosu wstrzymujących. Szanowni radni, szanowni państwo, w ten sposób, ale jeszcze później mam drugą część, mam taką uroczystą. Pierwszą część sesji Rady Miejskiej, jak gdyby kończymy. Wyczerpaliśmy porządek obrad 17. sesji Rady Miejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w obradach sesji gościom, ale zapraszam na drugą część. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi, panu zastępcy, panu skarbnik, wam szanowni radni. Dziękuję sołtysom, dziękuję dyrektorom. Osobom zaproszonym dziękuję bardzo panu Jolce i panu Krzysztofowi. Obrady 17. sesji Rady Miejskiej uważam za...